Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mi na kanale. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy odcinek z symulatora otwierania skrzynek w Brawl Stars, z popularnego Lemon Boxa. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Jeżeli jesteś nowy, zachęcam cię oczywiście do zostawienia subskrypcji. Jeżeli chodzi o samą grę, jest ona dostępna oczywiście na telefony oraz na inne urządzenia mobilne, więc możecie ją sobie również pobrać. Mamy tutaj generalnie właśnie jakiś prezencik free. Dobra, który gift tutaj możemy sobie wybrać? Wybierzmy sobie ten może. 44 gemy, kozacko. Tylko tutaj widzę, że mi się muzyka uruchomiła nagle, podwójna. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie... właśnie, może to trochę przyciszę. Okej. Mamy tutaj skrzynki za free, mamy tutaj też brawlerów. Jak widzicie, mamy Shelly na początek, więc tutaj nic ciekawego nie ma. Możemy też sobie zagrać w event właśnie. Jestem ciekawy, jak to wygląda właśnie te granie w eventy. Mamy też oczywiście tutaj shop. Mam tutaj skiny do brawlerów i tak dalej, i tak dalej. Jest to oczywiście symulator otwierania tylko tych skrzynek, przypominam. To nie są rzeczywiste skiny, ani rzeczywiste postaci. Dobra, lecimy z pierwszą skrzyneczką. 29 gemów. Upgrade'ik do Shelly. I mamy Dynamike'a, słuchajcie, pierwszy champion wylosowany. No gdyby tak dropiło w normalnym Brawl Stars, to mi się nie obraził, ale no, niestety jest, jak wiecie, zupełnie inaczej. Dobra, kolejna skrzyneczka, 40 coinów. Do Shelly 5 punktów, do Dynamike'a 7. I... o kurde, Leon! A ja mam Leona. No niestety, Leona nawet ja nie mam u siebie w normalnym Brawlsie, a co dopiero tutaj. No ale nic, lecimy dalej, kolejna skrzyneczka jest otwierana. 18 gemów Shelly i Dynamike. No tym razem wyjątkowo nam tutaj zadymiarza nie dropnęło. Dobra, otwórzmy może sobie tą skrzyneczkę za gemy, jestem ciekawy. Tutaj pewnie dropnie postać. Wstałem 4 itemki. Leon, Shelly, Dynamike i mamy tutaj Tika, jak widzicie. I 8 gemów, o spoko. Jestem ciekawy swoją drogą, czy w normalnym Brawlsie postaci z Alejki Pucharków mogą dropnąć w skrzynce. Chyba nie, co nie? Nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Napiszcie koniecznie w komentarzach. Dobra, skrzyneczka za free. Mamy tutaj Brawler, tutaj nic ciekawego nie ma. Shop. Dobra, kolejna skrzyneczka jest otwierana. 21 coinów, Dynamike i Leon. Dobra, nic tutaj ciekawego nie dropnęło nam, ja sobie ich zupgrade'uję od razu. Upgrade. Upgrade elegancko. Dobra, kolejna skrzyneczka, uwaga, uwaga. 45 coinów, Tick i Leon. Dobra, tutaj troszeczkę przyspieszmy. Jak widzicie, co to jest? Okej, to jest reklama. O Boże. Trochę się wydygałem, mówię, co tutaj się stanęło. Dobra, nieważne, nikt nic nie widział, nie widzieliście żadnej reklamy jak coś. Uwaga, uwaga, 44 coiny, 15, okej, 15 już mieliśmy tutaj mocy, nieważne. I Dynamike, dobra, czy nic ciekawego w każdym bądź razie. Weźmy sobie tutaj, ulepszmy, a nie możemy nikogo ulepszyć. Taki Leon by mi się naprawdę przydał, bo nie mam generalnie Leona, właśnie. Możecie w komentarzach napisać, jakie macie, słuchajcie, legendy. O, właśnie, dokładnie to. Tutaj mamy Play Minigames. Czy są jakieś minigierki? Okej, okay, ale to chyba za tikety musimy grać, czy nie? Tak, zgadza się, dobra, nieważne. Skrzyneczka, 53 coinów, Shelly, Tick i dwa tikety. No teraz możemy sprawdzić to. O co tutaj chodzi? Okej, okay, musimy klikać w te gemy. To jest dość ciekawe, dość ciekawie pomyślane. Generalnie jestem ciekawy, co na tą gierkę, co na Lemon Boxa Supercell. Czy oni wiedzą o tej grze? No na pewno wiedzą. Jakby nie było, ta gra ma ponad milion pobrań, więc troszkę ma. Dobra, zebrałem 166 gemów i co ja za to dostałem? Chyba nic. No nic, spróbujmy kolejną gierkę. Pindy Roulette. Uwaga, uwaga. Okej, to jest ten sposób, nawet całkiem spoko. I co my tu mamy? Co my tu mamy? 25 coinów. Dobra, nic ciekawego. Kolejna skrzyneczka jest otwierana. 54 coiny. Shelly, Leon, nic ciekawego.
Uwaga, uwaga. Spokojny. Aż mi się gierka z rażenia zwiesiła. O, nieważne. Tik. I Leon. Generalnie jestem ciekawy, jak ta gierka działa na telefonach, bo na emulatorze ona się czasami tak lubi ściąć troszeczkę. Taka ma ciekawostka. U, ile coinów nam wydropiło. Dobra, możemy sobie tego Tika i Shelly ulepszyć, to na pewno. Tik. Upgrade. Shelly, upgrade. Leona możemy sobie też ulepszyć. Proszę bardzo. Piękny Leon, legendarny. Uwaga, uwaga, 22 coiny. Dobra, to nic, nie ma ciekawego. Tutaj musimy mieć 4 itemki, żeby nam postać wydropiła. Znowu 3, znowu bida, słuchajcie. O nie, what the hell, bull. Ej, czy mi się wydawało, czy były 3 itemki, ale i tak wydropiła postać. Ciekawe. O, a to jest kolejna piękna reklama. Jeśli tutaj gumi się. Wybaczcie, ale nie będę tego wycinał, bo mam dużo do montowania na swój kanał, jeszcze na drugi kanał, jeszcze... Ach, szkoda gadać. Dużo mam roboty, żeby tutaj montować, jeszcze wycinać. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dobra. Bull, Leon, nic ciekawego. Czy ja tego bulla nie mogę ulepszyć? Nie, a właśnie, możemy sobie kupić za te gemy. Jak możemy kupić 30 gemów za 400 coinów. Dobra, zróbmy to. I kupmy sobie przy okazji skina do Shelly. A nie mamy tyle gemów. To bieda trochę. Ale mamy na... Czekajcie. Na tego. Jak to się nazywa? Mikołaja. O, na Mikołaja Dynamike'a. Bull, Shelly i Tikecik. Dobra. To co, może jeszcze raz sobie zakręcimy, bo to było całkiem fajne. Dobra. Kręcimy wrzecionem i ta muzyczka, jak z windy prawie. 16 monetek. Jeszcze raz, już nie mamy, dobra, nieważne. Tik, Shelly i 5 gemów. Kozak. Dobra, ta skrzynka trochę biedniejsza. 69, to nie przypadek. Shelly i Bull. Dobra, myślę, że możemy sobie ulepszyć nasze tej postaci. Dynamike, Tik. Mamy też jakieś achievementy tutaj w ogóle, nie widziałem tego. O, możemy tutaj sobie nagrodę odebrać. I myślę, że sobie kupimy tego, nie wiem, Megaboxa to się nazywało? Już nie pamiętam. Uwaga, uwaga. 200 monetek. Bull. Leon. Dynamike. Tik. I Shelly. 10 gemów. Kozak, aczkolwiek myślałem, szczerze mówiąc, że nam wydropi jeszcze jakaś postać dodatkowo. A tu nie, niestety. Dobra, coiny. Tik. Leon. Bieda trochę. Bieda w tym naszym kraju. Monety. Powerpointy. O, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Kolejna skrzyneczka. Też bida. Bida z nędzą. Dobra. Ulepszmy naszych brawlerów. No i gituwa. Dobra. Dynamike. Kurczę, nic tutaj nie ma. Nic tutaj ciekawego nie ma. Dobra, lecimy z tą skrzynką za 30 gemów. Czy było warto? No, było. Bea nam wyleciała. Tak szybko skipnąłem. Kto ma w ogóle Bea w prawdziwej gierce? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Dobra. Kolejna skrzyneczka, Dynamike, Tik i Broka mamy. Tak szybko to skipnąłem, że aż nie było widać tej animacji, chociaż i tak ona nie jest tutaj do końca zrobiona. Dobra, więc mamy póki co, jak na pierwszy odcinek, na chwilę obecną, mamy Shelly, mamy Bulla, mamy Broka, Dynamike'a, Tika, B i Leona. Więc kozacko. Gdyby tak mi dropiło w prawdziwym Brawl Stars, to byłbym szczęśliwym człowiekiem, ale niestety. Dobra, kolejna skrzyneczka. I otwórzmy sobie, o, mamy tikety. Otwórzmy sobie teraz ostatnią skrzyneczkę w tym odcinku. Uwaga, uwaga, emocje, trzymajcie kciuki. Coinów jest dużo. I chyba tylko tyle. Shelly. No i bida. Ulepszyć chyba żadnej postaci nie mogę. Zgadza się. Tutaj tyle mi zostało do
odblokowania i co, moi mili? Myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Lemon Boxa, z symulatora otwierania skrzynek w Brawl Stars, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Z przyjemnością nagram dla Was kolejne odcinki. Tymczasem się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.